Cześć moi kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiejszy materiał poniekąd jest lekcją plastyki online dla moich uczniów, przede wszystkim ze szkoły podstawowej, ale również dla każdego, kto w jakiś sposób interesuje się humanistyką, interesuje się właśnie również troszkę gdzieś tam plastyką, jak najbardziej może to być materiał fajny. A tematem dzisiaj jest to, co w poprzednim materiale, czyli nawiązanie do muzyki, kiedy to pokazywałem, w jaki sposób stworzyć coś na kształt poezji śpiewanej, innymi słowy, jak zaśpiewać wiersz. Tak, na przykładzie jednego z liryków lozańskich Mickiewicza, Nad wodą wielką i czystą. Tak dzisiaj ten sam utwór, teraz w tym materiale dokładnie ten sam utwór, spróbuję pokazać Wam, jak można namalować. Zapraszam serdecznie. No okej, moi drodzy, mamy w pierwszym wersie Nad wodą wielką i czystą. Nad wodą wielką i czystą. Dobrze, no to jak woda. No, oczywiście najpierw stworzymy sobie coś na kształt podmalówki, czyli nie będziemy się tu za bardzo zastanawiać, tylko powiedzmy takie orientacyjne kolorki. No to zaczniemy od ultramaryny. Będę malował szpachelką, bo szpachelką troszkę szybciej to wszystko idzie niż pędzlem. No dobra, to mamy naszą wodę. Wodę wielką i czystą. Tu jakaś taka, powiedzmy, gdzieś będzie nasza woda wielka i czysta. Okej, no to malujemy tę naszą wodę wielką i czystą. Coś na kształt jakiegoś takiego jeziorka, powiedzmy, a la górskiego, tak? Dobra, tu mamy nasze jeziorko. Coś na ten kształt. Tu może trochę ono wyżej pójdzie, tak o. Coś na kształt tego jeziorka górskiego, tak? Okej. Tu nam się zaczyna nasze jezioro, czyli nasza woda wielka i czysta. Nasza woda wielka i czysta. Nad wodą wielką i czystą. A więc mamy wodę wielką i czystą. Dobrze. Trochę to, jak widzicie, wszystko zajmuje. No bo wziąłem sobie dosyć duże podobrazie, żeby to nie był jakiś taki malusi obrazek, tylko być może właśnie taki trochę większy, taki troszkę większy obraz, żeby być może warto było się nieco tutaj lepiej przyjrzeć. Oczywiście zaczynam od podmalówki, czyli na razie jedną warstwę robię. Nie przesadzam tutaj z ilością tych warstw, żeby tego nie było za dużo. Też oczywiście namalowanie takiego obrazu pełnoprawnego, no to jest co najmniej tak kilka godzin zabawy. Ja tutaj będę się starał zrobić to nieco szybciej, nieco krócej, żeby zostało jeszcze dla Was trochę czasu na poćwiczenie tego, prawda, na przećwiczenie, na namalowanie tego obrazu we własnym zakresie, ale się pięknie tutaj teraz ufifrałem, to nie jest najlepszy pomysł, no ale tak, będzie trzeba za chwilę tutaj ręce trochę oczyścić z tej farby, zapomniałem zabrać sobie papieru, ręcznika papierowego, więc będzie to trzeba troszkę nadrobić, ale najpierw zacznę przynajmniej pierwszą warstwę, naszą podmalówkę naszej wody wielkiej i czystej. Uwierzcie mi lub nie, ale to będzie jezioro górskie, ale to będzie górskie jezioro, takie właśnie, o, tutaj coś w ten desen. To będzie górskie jezioro.
I za chwilę przechodzimy dalej, tylko trochę trzeba ręce sobie oczyścić i zaraz wracamy dalej. Okej, trochę udało mi się ręce uratować. No dobrze, no to mamy nad wodą wielką i czystą. Co dalej mamy w naszym wierszu? Ano mamy, że stały rzędami opoki. No to teraz opoki. I woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. No to wiemy, że te nasze opoki mają być czarne. Natomiast wiemy też już z poprzednich gdzieś tam odcinków, że no, czarny to nie jest tak do końca czarny. Więc owszem, mam tutaj czarną farbę, ale czarna farba, jeżeli my jej pozwolimy zastygnąć, to ona wcale nie będzie czarna, tylko ona będzie taka trochę szara, będzie nam odbijać. Natomiast żeby czarny był czarny, to nam tak naprawdę jest potrzebna czarna ultramaryna, fiolet i właśnie czarna, czyli przyciemnienie. Czyli to tak naprawdę jest to przyciemnienie ultrafioletu, jest to przyciemnienie ultramaryny i jakiegoś tam fioletu, a fiolet uzyskujemy z jakiejś tam czerwieni, czyli możemy sobie zrobić tak naprawdę ultramarynę i odrobinę jakiegoś karminu czy czegoś takiego dodamy i w ten sposób powstanie nam farba czarna. Ja tutaj przyciemniam, ja tutaj farbę czarną robię właśnie z wykorzystania ultramaryny i fioletu, chociaż troszkę takiej czerwieni, no to jest jakiś ładny karmin taki, troszkę tego karminu mógłbym dodać, żeby właśnie to tak troszkę jeszcze ufiolecić, nadać takiej tajemniczości, więc tak oto tutaj sobie moją farbę nieco rozrabiam, właśnie uzyskując taką czarną farbę. I ona raczej mi nie powinna w ten sposób tutaj już zrobić się szara na płótnie, tylko powinna zachować tę swoją czarną taką barwę. No dobrze, no to w tym momencie mamy nasze gdzieś tam, no to opoki. Co to są opoki? No to są skały. Czyli ja tutaj po prostu widzę, że tutaj nam będą potrzebne po prostu góry jakieś, tak? No czyli jakiś taki tutaj zarys gór. Tutaj mamy coś do góry, nam się wspina, o tak. Tutaj trochę mniej, tu o coś takiego. Tu kolejna jakaś taki szczyt. Kolejny szczyt jakiś taki, o tak. I coś nam tutaj opadać będzie, i tu ukośnie pójdzie nam kolejny. I tu ukośnie pójdzie nam jakaś kolejna góra, coś w ten deseń będziemy mieli. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to teraz trzeba by to już zacząć. W tej chwili potrzebuję nieco więcej miejsca. Więc tak, oto mamy tutaj nasze górskie opoki. Okej, czyli w ten sposób tutaj coś nam się tworzy fajnego. Mamy górskie opoki. Okej. Tak, tu jeszcze możemy dodać jeszcze jeden taki jakiś wierzchołek. Okej. Czyli tak to mniej więcej tutaj nam wygląda. Bardzo jakaś gęsta właśnie tutaj ta farba się nam zrobiła. Ta czerwień tutaj wyszła nam bardzo gęsta, ale to nie szkodzi. To jest bardzo fajna rzecz właśnie. Zaczyna nam się tutaj coś z tego ciekawego tworzyć. Tak. Tutaj mamy te czarne opoki. O.
I w ten sposób tworzymy zarys naszych gór. Tworzymy tutaj zarys naszych gór. Proszę bardzo, nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki. Stały rzędami opoki. Tak, a więc mamy niejako drugi nasz wers namalowany. No okej, okay. No czyli mamy nasz drugi wers namalowany. No ale co? Ale teraz mamy na kolejny. I woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Czyli co musimy teraz zrobić? Musimy tutaj te opoki niejako odbić troszeczkę w tej naszej tutaj właśnie wodzie. W jaki sposób to zrobimy? No tutaj mamy kilka sposobów. Ja się zdecyduję na odbicie tego zmieszanym kolorem czarnym i zielonym. Wezmę sobie trochę zieleni. Mam gotową zieleń. Oczywiście zieleń możemy uzyskać z żółtego i niebieskiego. Natomiast ja mam gotową tutaj zieleń. Ja mam gotową tutaj zieleń i tę zieleń właśnie sobie tutaj teraz rozrabiam w kolorze takim z dodatkiem czarnego. Przyciemniam tę zieleń troszkę. Przyciemniam tę zieleń nieco, żeby ona była właśnie taka gdzieś głębsza, ciemniejsza, bardziej mroczna. Spróbuję do tej naszej zieleni dorzucić jeszcze troszkę ultramaryny dorzucę, żeby ona była jeszcze bardziej taka zgniło-zielona, wodno-zielona. Dorzucam jeszcze ultramaryny. No okej, no i mam coś takiego tutaj, taką jakąś farbę. Zobaczymy, co nam się tutaj zrobiło. I teraz tu mam naszą wodę, tak? No okej. No to w tym momencie tu gdzieś, prawda? Tu jakieś takie coś. Tu mi powstaje jedno. Okej. Tu mi powstaje jeden taki. Tu mam coś takiego. Tu mam coś takiego. Czyli tu mi powstaje drugi taki jak gdyby zacienieniem. Ok. Tak. I tutaj mam jeszcze coś trzeciego, czyli tak. I tak jak gdyby być może o, w taki sposób tutaj coś o, takiego mi powstaje. I tak oto. Mam moją kolejną gdzieś tutaj, o, i odbicie jeszcze tu. Czyli to, co mi się odbija w wodzie, to mam takim zielonym kolorem pociągnięte tutaj, jak gdybym. Tak. Co? Takiej właśnie zieleni. Tak. Tutaj to doprowadzam do tego stopnia. I tak. Coś takiego mi tutaj powstaje. I mam w ten sposób odbicie. Tych moich obłoków. I jeszcze ten szczyt. I woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. I woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Czyli mam nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki i woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. No dobrze, ale to jest ciągle gdzieś tam początek. To jest wszystko początek. Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki. Tak, no dobrze, żebyśmy mieli te czarne obłoki, to musimy mieć jakieś niebo. No i to niebo musimy sobie zrobić, żeby ten obraz nie był taki ciemny, to ja będę chciał to niebo troszkę rozjaśnić. I w tym celu ja sobie tutaj skorzystam
z jakiegoś jeszcze innej jakiejś podkładki, bo to wszystko tutaj mi się szybko wykorzystuje. A zatem szukam podkładki i powracam. Okej, okay, znalazłem jeszcze jakąś podkładkę. No to teraz spróbujemy sobie zrobić jakiś taki właśnie jasno-niebieski błękit. Mam gotowy błękit, ale jakoś trochę mu nie dowierzam, bo to jest taki hipermarketowy błękit, więc sobie jednak zrobię błękit z ultramaryny i białego. Z ultramaryny i białego. Mam tutaj ultramarynę i biały. I sobie taki błękit zrobię. Nową szpachelkę, żeby mi się tutaj ładnie to wszystko zrobiło. Okej, okay, błękit mi się zaczyna tworzyć. Coś takiego. Natomiast jeszcze jest za jasny. Jeszcze jest troszkę za jasny. No to jeszcze go troszkę rozbielamy. I teraz powinien być ok. Jeżeli to ma być niebo, to ja tej farby nie mieszam tak całkiem dokładnie. Tylko ja tę farbę właśnie postaram się nie taką nałożyć nie do końca rozmieszaną. I w ten sposób powstaje mi troszkę bardziej wiarygodne to niebo. No tu mamy coś takiego, prawda? To jest oczywiście ciągle pierwsze warstwy. To nie jest tak, że to jest obraz gotowy i skończony. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Bo tak jak mówiłem, no namalowanie obrazu to jest kilka godzin. No, dobre kilka godzin zabawy. Natomiast właśnie te takie pierwsze warstwy, to w zasadzie się nazywa podmalówka, to pokazuje, jaki my tutaj mamy zamysł i co my tutaj chcemy zrobić, co my tutaj chcemy uzyskać, co my tutaj chcemy zrobić i co my tutaj chcemy uzyskać. To, że to nam się trochę tutaj jedno z drugim zaczepi, to nie ma żadnego problemu. Jedno drugiemu tak naprawdę nie przeszkadza, przynajmniej na razie, bo i tak to jeszcze będziemy wielokrotnie wyprowadzać, wypełniać. Co ja przede wszystkim tutaj w tym materiale chcę Wam pokazać? Nie bać się. Przede wszystkim nie możecie się bać właśnie eksperymentować. Nie możecie się bać używać farby. Nie możecie się martwić, że coś Wam nie wyjdzie, że coś się tutaj nam zepsuje. Bo nie ma takiej opcji. Przy farbach, zwłaszcza akrylowych, jeśli coś nam nie wyjdzie, jeśli coś nam się zepsuje, nie ma żadnego problemu, to w tym momencie retuszujemy. Nawet jak tutaj sobie kawałek góry zamalowałem, no nie ma problemu, no to już wyprowadzamy tę górkę. O, tutaj z powrotem i już jest wyprowadzona, także nie mam żadnego problemu, jeżeli chodzi o te właśnie nasze tutaj góry, które teraz możemy tutaj jeszcze raz zamalować, zaretuszować. To oczywiście wszystko nam tutaj się doskonale spasuje. O, i w ten sposób zamykamy cały nasz szczyt gór. Kto powiedział, że tutaj nam coś nie może przebijać, przez jakieś takie mgliste niebo, nie wiadomo co. Więc, a i owszem, jak najbardziej podobnie tutaj, no zamykamy nasze górki i jest świetnie. Dobra, czyli mniej więcej mamy coś takiego. Tutaj mamy tę naszą wodę wielką i czystą, tutaj mamy jakieś niebo. No dobra, tylko teraz mamy tak. Na niebie, nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki. No gdzie są te czarne obłoki w takim razie? Ano trzeba je sobie zrobić. Tylko że ja mam taki pomysł. Tych czarnych obłoków, żeby nie było tu za dużo nadźgane, to te czarne obłoki to my sobie tylko tak delikatnie tutaj oznaczymy, że one tu gdzieś są. Natomiast, bo tak naprawdę to nie wiadomo, gdzie one przebiegły.
Czyli tu gdzieś jakieś coś nam przebiega w jakichś marnych kształtach. W marnych kształtach coś nam tu przebiega. Jakieś takie właśnie czarne obłoki, nie wiadomo co to jest. To jakieś takie czarne obłoki, coś nam tutaj przebiega. Natomiast my te marne kształty, odbijemy sobie na wodzie. My te marne kształty odbijemy sobie właśnie na spodzie wody. I tutaj spróbujemy to teraz zrobić, odbijając właśnie te marne kształty właśnie takim fioletem ciemnym, z czernią pomieszanym, odrobiną niebieskiego jeszcze tutaj też, odrobiną niebieskiego. Przebiegły czarne obłoki i woda tonią przejrzystą odbiła kształty ich marne. I tutaj nam te marne kształty teraz się zaczną pojawiać. Tu mamy te marne kształty tych obłoków, prawda? Tutaj u spodu zaczynają nam wychodzić właśnie jakieś takie marne kształty czarnych obłoków, czyli to, o czym nam tutaj Mickiewicz pisze. I też staramy się robić to właśnie w taki lustrzany sposób. Tu, gdzie jednak ich się pojawia więcej, no to w tym momencie mamy troszkę tego więcej. Tu, gdzie mniej, to nieco mniej. Tak oto wyglądają nasze gdzieś marne kształty obłoków, tak? No i dobrze, czyli jesteśmy tutaj w tym miejscu. Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki i woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Tak? Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki i woda tonią przejrzystą odbiła kształty ich marne. Kolejna rzecz. Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął. Gromu nie narysujemy, nie namalujemy, ale jesteśmy w stanie błyskawice jak najbardziej namalować, więc spróbujemy gdzieś tutaj błyskawice namalować. Pomieszamy sobie biały z żółtym odrobinę, z takim żółtym cytrynowym. To nam powinno je dać jeszcze taki jaśniutki żółty, żeby właśnie stworzyć tę błyskawicę, jak błysnęło wzdłuż i grom ryknął. No dobrze, to błysnęło tu jakoś tak. Tu coś takiego. Błysnęło wzdłuż. Mamy tutaj, oczywiście to jest bardzo umowna ta kwestia błyskawicy, ale jest tutaj może, coś takiego. Zbierzemy trochę tej farby. Tu zbierzemy. Czyli błysnęło wzdłuż. Akurat tutaj w zbocze tej góry coś takiego. No i co? No i wypadało. I teraz i woda tonią przejrzystą odbiła światło. Tak głos zniknął. Odbiła światło, głos zniknął. Tak? I w tym momencie mamy tutaj naszą wodę, która nam odbija to światło, głos nam znika. A woda jak dawniej czysta stoi wielka i przejrzysta. A woda jak dawniej czysta stoi wielka
i przejrzysta. Cóż z tą wodą w takim? Mamy tutaj przerywnik. To jest taki ewidentny przerywnik, w którym my tę wodę teraz możemy sobie w dowolny sposób kształtować, tak jakby. Możemy ją sobie w dowolny sposób kształtować, czyli co? Czyli gdzieś możemy ją zrobić jeszcze po raz kolejny. Musimy się tutaj skupić na tym, żeby teraz ta woda, ona nabrała takiego wodnego nieco charakteru. Czyli dobra, czyli bierzemy tę ultramarynę, troszkę ją sobie rozrzedzimy, troszkę ją sobie zzielenimy, troszkę ją sobie zrzucimy. O, i w ten sposób powstanie nam taka zielonkawo-wodnawa, o taki mniej więcej kolor. I teraz musimy tę wodę, to jest dosyć tutaj dokładne, o, w taki sposób tworzymy tę wodę, żeby ona była taka naprawdę, a woda jak dawniej czysta, stoi wielka i przejrzysta, tak? Czyli w tej wodzie tutaj nam się nic tak naprawdę nie dzieje, nic nam się nie rusza, nic nam się nie zmienia. I teraz tutaj tę wodę, to będzie trzeba dopracować w kolejnych warstwach, bo tu będzie chodziło o to, żeby ta woda, ona pokazała nam tę swoją niezmienność. Żeby ta woda pokazała nam tę swoją niezmienność, że ona tak naprawdę jaka jest, taka jest cały czas. O to chodzi tutaj w tym liryku, że wszystko wokół się zmienia, a woda pozostaje. Woda jest niewzruszona. To na pewno gdzieś, jak omawiacie na języku polskim właśnie Mickiewicza, to właśnie o tym mówicie, o tej niewzruszoności wody, o tej jej stateczności, o tej jej niezmienności. I właśnie to teraz staram się ukazać tutaj, tę taką niewzruszoność, stateczność, niezmienność wody. Okej, więc w ten oto sposób tutaj mam wodę jak dawniej, czysta, stoi wielka i przejrzysta. Tak? A woda jak dawniej, czysta, stoi wielka i przejrzysta. O. Czyli mam jeszcze troszkę sobie doleję tej ultramaryny tutaj. Jeszcze trochę ultramaryny. I jeszcze troszkę właśnie tego żółtego z tym. O, i teraz powstaje mi ta niewzruszoność wody właśnie takim maziajem. O, w taki sposób to mniej więcej wygląda, prawda? Na moim statku kosmicznym, który gdzieś tam w jednym z wcześniejszych filmików prezentowałem, też statek kosmiczny uzyskał szlachetną funkcję. Nośnika farby, palety do farb, więc też spełnia swoje zadanie, moi kochani. A więc tak, tutaj troszkę mi się zakrył grom odbijany, ale przecież nie szkodzi, bo właśnie to wszystko zanika w wodzie, tak, bo to wszystko przecież zanika w wodzie i o, w taki sposób to wygląda nam tutaj, także ta woda, jak dawniej czysta, stoi wielka i przejrzysta. Czyli jest to wszystko nierealne, jest to wszystko gdzieś takie rozmyte. I o to nam w tej całej wodzie chodzi. O to nam w tej całej tutaj wodzie chodzi. Czyli to jest nasza woda. Jeszcze tutaj gdzieniegdzie drugą warstwę sobie położymy, żeby to przykryć nieco, żeby nie było już taka pojedyncza, zwykła warstwa. Tak, tutaj nam się, o, pięknie ta woda zaczyna tworzyć. Czyli właśnie coś takiego nam tutaj, o, tworzy się. A woda jak dawniej czysta, stoi wielka i przejrzysta. Tak, to jest ta nasza woda wielka, czysta i przejrzysta. Ten spokój, ta doskonałość wody. O, jeszcze tutaj mamy kilka pociągnięć do zrobienia.
żeby nie było takiego mocnego kontrastu, żeby się wszystko bardziej nam tutaj zlewało w taki oto swobodny, spokojny sposób. No i tak oto mamy gdzieś, powiedzmy, pierwsze warstwy tego naszego obrazu. Czyli nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki, a woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki, a woda tonią przejrzystą odbiła kształty ich marne. Tak? Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął, a woda tonią przejrzystą odbiła światło. Głos zniknął. Tę wodę, i teraz mamy przeniesienie już tak naprawdę na siebie. Tę wodę widzę dookoła i wszystkie wiernie odbijam. I dumne opoki czoła i błyskawice pomijam. I dumne opoki czoła i błyskawice pomijam. O co tutaj chodzi? Czyli tak naprawdę można by się pokusić. Można by się teraz pokusić o pominięcie tego wszystkiego. Czyli co my tutaj mamy? My tutaj mamy kontrast tak naprawdę kolorów chłodnych. No ten żółty to jest jedyny taki ciepły. I dumne opoki czoła i błyskawice pomijam. No dobrze, no to skoro i dumne opoki czoła i błyskawice pomijam, no to można by się pokusić teraz o pominięcie tego poniekąd. No, czy my tutaj możemy to pominąć? No możemy. Możemy wprowadzić odrobinę zamieszania. Możemy wprowadzić odrobinę czerwieni. Czyli tutaj mamy wodę i tutaj mamy wszystko, co odbijamy. Tak? Wszystko, co odbijamy od tej pory, możemy to zrobić. Jeszcze nanieść odrobinę czerwonego, pokazując, że tak naprawdę to jest nierealne. To jest tylko ułuda pewnego rodzaju. Tak? Czyli nasze opoki, czoła, błyskawice, czyli te wszystkie chmury, skały, to co mamy odbite w wodzie, to pokrywam delikatnie takim ognistym, czerwonym kolorem tutaj. I w ten sposób zaczyna mi się tutaj coś dziać. Zaczyna mi się ten obraz palić niemalże tutaj. Czyli to co mam odbite w wodzie, to pokrywam cieniutko, tak żeby oczywiście to, co już namalowałem, żeby tego nie zniszczyć, ale właśnie taką przebijającą farbą czerwoną, żeby pokazać, że to jest tylko odbicie, to nie jest rzeczywistość, że to jest coś, co tylko mi się wydaje, to jest tylko coś, co ja widzę tutaj, coś, co ja widzę, ale nie jest to tak naprawdę realne, to jest tylko jakaś moja iluzja, moja ułuda. Tak więc tutaj takim cynoberkiem podpaliłem odrobinkę ten mój obraz. Takim cynoberkiem właśnie podpaliłem ten mój obraz. Tutaj mamy te właśnie cynobrowe takie dodatki, że to wszystko to jest tylko tak naprawdę taka iluzja tego mojego, tego co ja widzę nad tą wodą wielką i czystą. To są tylko moje gdzieś tam wyobrażenia, moje iluzje. A zatem tę wodę widzę dookoła i wszystko wiernie odbijam i dumne opoki czoła i błyskawice pomijam. Skałom trzeba stać i grozić, chmurom deszcze przewozić, błyskawicom grzmieć, ginąć. Mnie płynąć, płynąć i płynąć. Gdzie ja tutaj jestem w tym wszystkim? Gdzie ja tutaj jestem w tym wszystkim? No, trudno powiedzieć, gdzie ja tutaj jestem w tym wszystkim, natomiast ja siebie widzę jako drobny, malutki, nic nieznaczący w tym liryku lozańskim, bo taka jest jego wymowa, listek. Listek na wietrze, listek na wodzie w
odrobinę koloru zielonego. Tutaj dorzucimy taki blado-żółto-zielony, taki blado-żółto-zielony listek. Spróbujemy właśnie taki kolor tutaj uzyskać. Tutaj spróbujemy mnie płynąć, płynąć i płynąć. Ok. No i właśnie o takie coś. Mnie płynąć, płynąć, płynąć. Tutaj mamy taki liść na wodzie umiejscowiony i to oto jestem ja. Tak, czyli to właśnie jestem ja. Taki listek na wodzie. Co z tego, że proporcje nie są zachowane tego listka. Natomiast tak oto by wyglądał mniej więcej pierwsze warstwy mojego obrazu. Jeszcze raz powiem ten wiersz. Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki. I woda tonią przejrzystą robiła twarze czarne. Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki. I woda tonią przejrzystą odbiła kształty ich marne. Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął. I woda tonią przejrzystą odbiła światło. Głos zniknął. A woda, jak dawniej czysta, stoi wielka i przejrzysta. Tę wodę widzę dokoła i wszystko wiernie odbijam. I dumne opoki, czoła i błyskawice mijam. Skałą trzeba stać i grozić, chmurą deszcze przewozić, błyskawicą grzmieć i ginąć, mnie płynąć, płynąć i płynąć. Tak, moi kochani, jak powoli będę kończył ten materiał. Oczywiście, tak jak mówiłem, to są pierwsze warstwy gdzieś na tym obrazie. Tutaj on wymaga jeszcze wykończenia, dopracowania, tutaj dodania bardzo wielu elementów. Ale tak wygląda gdzieś początek pracy nad takim obrazem, a też no, jesteśmy ograniczeni czasowo. Ja z tym materiałem chcę się zmieścić w obszarze jednej lekcji. Więc na chwilę obecną tutaj przerwę w tym momencie. Oczywiście ja ten obraz będę gdzieś tam kiedyś dokańczał. I na pewno będę chciał Wam go pokazać, jak będzie skończony. Natomiast do czego zachęcam Was? Właśnie do znalezienia sobie dowolnego wiersza i do zinterpretowania go właśnie w sposób plastyczny. Do namalowania tego, co ten wiersz, o czym ten wiersz opowiada, tego, co ten wiersz mówi, tego, co ten wiersz pokazuje. Do tego właśnie bardzo serdecznie Was zachęcam, do tego bardzo serdecznie Was zapraszam. Ja tymczasem z Wami powoli się żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam udanych interpretacji, zarówno muzycznych, jak i plastycznych. Nie bójcie się interpretować poezji, bo to pomaga. To pomaga nie tylko w muzyce czy plastyce, ale to pomaga także na przykład w języku polskim, kiedy musimy zamknąć oczy, wyobrazić sobie, jak to coś by brzmiało, jak to coś by wyglądało. To są bardzo ważne rzeczy, to są bardzo istotne, ciekawe rzeczy i na pewno warto się temu poświęcać. Także moi drodzy, na dzisiaj ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam i zachęcam do kontynuowania właśnie pracy z takimi eksperymentami plastycznymi, do tworzenia, bo tak jak mówiłem przy okazji materiału z muzyki, kiedy interpretujemy jakiś wiersz, jakiś utwór, czy to przedstawiamy go śpiewem, czy przedstawiamy go grając na instrumencie, czy przedstawiamy go malując, już nie jesteśmy tylko odtwórcą, ale właśnie stajemy się twórcą. Stajemy się kimś, kto niejako tworzy to dzieło na nowo. Czyli jednocześnie temu dziełu, w tym przypadku Mickiewicza, nadaje kolejne, nowe życie, nowy aspekt, nowe spojrzenie. I to jest takie istotne, to jest takie piękne. Tymczasem zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zachęcam do dania łapki w górę, zachęcam do komentarzy, jak najbardziej do komentowania. Zapraszam.
I tymczasem z Wami się już żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia następnym razem, cześć!